Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 49. odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Wiem, cywilizacji dawno nie było, dawno się nie pojawiała, ale mam nadzieję, że teraz już się to zmieni. Powinno się już to zmienić, dobra. Pierwsze co, w dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywać się powoli do inwazji tutaj na Gordium. To jest ważne miejsce strategiczne. Dlaczego? Ponieważ Gordium broni tutaj praktycznie dostępu do Persepolis. Bez zajęcia Gordium ja nie mam szans nawet uderzać na Persepolis, bo dopiero zajęcie tutaj tego miasta wyrąbie tutaj otwór taki w granicach Persji, że ja będę mógł spokojnie całą moją flotę przerzucić. Oczywiście, żeby nie było tak szybko, trzeba będzie też po drodze zająć Susę, ponieważ te trzy miasta, Nicea, Gordium i Susa, one tutaj bronią po prostu mi tego Persepolis przed jakąkolwiek inwazją. Więc no, musimy z tamtej strony uderzyć na wroga. Tutaj widzę, no, ta Lizbona jest pod okupacją perską, co mi się bardzo nie podoba. Dobra. Pierwsze co, to musimy znaleźć nasz pancernik. Dobra, są moje pancerniki. I teraz tak, jeżeli tutaj mamy Gordium, to potrzebujemy, żeby pancernik tłukł na raz, dwa, trzy, cztery pola od siebie. Czy pancernik może mieć taki zasięg? Sprawdzimy to już w następnej turze. Raz, dwa, trzy, tutaj. Dotąd musiałby walić. Ojojoj, ja nie jestem pewien, czy on będzie miał taki gigantyczny zasięg, ten pancernik. Ojojojojoj. No jeżeli nie będzie miał takiego ogromnego zasięgu, to może być problem wtedy z zajęciem tego miasta. Dlaczego? Ponieważ jak tam mi ten statek tylko... Co to było? Ponieważ jak tam ten statek mi... ten okręt tylko wpłynie, to ja już widzę... Ja już po prostu widzę te wszystkie bombowce lecące na niego. Teraz tak. Dobra, ale ten nie ma jeszcze. Oj. Co tutaj się dzieje? To zatapiamy. Dobra. Tu zatapiamy to, co tu płynie. Dobra. I teraz zatapiamy to tutaj. Super. Czyli wszyscy wrogowie na razie zatopieni. Przynajmniej na razie. Dobra. I teraz potrzebujemy atomowych okrętów podwodnych. Dlaczego? Ponieważ te okręty, one muszą tutaj otoczyć mi to Gordium i zabezpieczyć drogę wzdłuż tego miasta, tak? Tam nie może po prostu żaden przeciwnik mieć możliwości, żeby w ogóle podpłynąć tutaj do tej miejscówki. To tam musi być wszystko dobrze pilnowane w czasie, gdy ja będę to miasto, no, po prostu ostrzeliwał, tak? Dobra, przewijamy turę. A, Ektabana. Jak tam w Ektabanie? No, mają plus 5 na żywności. Okej, ja niestety tracę trochę złota, to mi się nie podoba. Chwila. Nie, bo to mi z... Jakbym stąd wziął tego gostka i dał go tu. Mhm.
Okej, to już wygląda lepiej, dużo lepiej. Teraz budujemy tutaj to pole. To pole. A może brzozę? Rakowy żart. Jak tylko Panama raczy ostrzelać moje pancerniki, to będą miały troszkę... Ojojoj, 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 oj. To one będą miały troszeczkę większy tam zasięg, dzięki czemu będzie można spokojnie... No szkurwa mać. Dzięki czemu będzie można spokojnie... bombardować tamto miasto, to Gordium. Widzę, że jakiś ubot wrogi nam się tutaj zbliża. O, tutaj zgodnie z planem strzelają w pancernik, świetnie. Ognia, odpowiedzieć ogniem. Dobrze. Gdzie ten ubot się zbliża? A, tu są te dwa uboty, okej, okay, ale my się najpierw zajmiemy pancernikiem. Papa. Dobra, paszoł na dno. Dobra, teraz podpływamy troszeczkę tutaj bliżej i tych robotników na dno. Super. Hotel. Bo hotel zawsze jest na propsie. Czy ja tu mam bombowce? Tak, mam aż dwa bombowce, więc... Okej. Okay. Fortyfikujcie się i teraz tak. Ten bombowiec leci tu. Leci tu. Albo nie, on leci tu jednak. Dobrze, fantastycznie. I teraz leci tutaj. Przywalić jeszcze tej artylerii. Dobrze, subcio. Widzieliśmy przez chwilę mały glitch graficzny w postaci... przesuwających się płomieni. No, znowu mamy tego glitcha. Ale to jest... nieistotne, bo już znikł, dobra. Wy się hospitalizujecie teraz. Ta jednostka wraca do tyłu. No nie, jednak cały czas tego glitcha mamy. A tutaj po lewej stronie możecie sobie zobaczyć. Pewnie jak zresetuję grę, to... zrestartuję grę, to... to zniknie. Niestety z pieniędzmi jest kiepsko, i trzeba to szybko ogarnąć. Bardzo dobrze. Bardzo mnie tutaj to cieszy, co widzę. Ognia. I wy też ognia. Wy... co to jest? Łąka wzgórze, okej. Okay. Hospitalizuj się, ty też się hospitalizuj, tutaj na razie nie widzę nic, więc powolutku, ostrożnie. Torpedy poszły. Dobra. I teraz tak. Ty atakujesz tu. A ty pomagasz. Subcio. Przewijamy turę. Bo nie ma na co czekać. Wojna trwa. Wojna sama się nie wygra.
Ale coś czuję, że po tej wojnie czeka mnie milion lat pokoju i ogarniania tego wszystkiego. Tutaj te wszystkie tereny to trzeba będzie wszystko zurbanizować, poprzyłączać, zintegrować trzeba będzie to wszystko z całą strukturą mojego państwa. Oj, oj, oj. Tutaj no ta artyleria coś czuje, że może być kiepsko. Coś czuje, że może być kiepsko. Dobra. Cofamy ten pancernik. Ty natomiast strzelasz dalej. Dobrze. Ty się fortyfikujesz, ty też. Dobra, ty śmignij mi tutaj na południe i pozatapiaj ile się da. Ekstra. Tutaj i tutaj. Ektabana, coś na pieniążki bym chciał. Warsztat, świątynia, latarnia morska. Dobra, na razie niech będzie stadion. Niech będzie stadion pod zadowolenie. Z tymi ustrojami, jeśli chodzi tam o pieniądze. Nie za bardzo widzę, żebym miał jeszcze dużo takich ustrojów pieniężnych, że tak powiem, do wprowadzenia. To nie jest dobra wiadomość. Ale minus 15 przy prawie 7 tysiącach złota to nie jest jakiś bardzo zły wynik. Po wojnie będzie to można ogarnąć, no, tylko najpierw trzeba będzie tą wojnę wygrać. Mam nadzieję... O, Kuala Lumpur wypowiada mi wojnę. Dobra. Gdzie to jest? Proszę mi to pokazać. Gdzie jest Kuala Lumpur? Tu jest Kuala Lumpur. Dobra. To akurat nie jest dla mnie jakiś mega wielki problem, to Kuala Lumpur. Dlaczego? Ponieważ to jest małe miasto, które mogę z łatwością zablokować. I to miasto absolutnie nic nie będzie mi już wtedy w stanie zrobić. Tego zwiadowcę mogę rozwiązać, bo nie jest mi ta jednostka potrzebna i już jesteśmy na plusie. No i fantastycznie. Dobra, możemy wam pomóc. Ledwo się tam trzymacie w tym Konstantynopolu, ale daliście radę się wybronić, więc spoko, pomogę wam tym razem. Ten bombowiec. O cholera. Malaka wypowiada mi wojnę. Dobra.
Chciałbym jeszcze wiedzieć, gdzie jest Malaka. Tiki taki i kasztanki! Ha ha ha! Ha ha ha, rakowy żart. Tu jest Malaka. A, dobra, to nie jest problem. Dobra, zrobimy to tak. I teraz tutaj. Okej. A, on ma dwa loty, no to super. Przerzucimy zaraz jeszcze ten krążownik tutaj, żeby może zobaczyć wtedy, co tam się dzieje. I jeśli on to zobaczy, to zeskauci mi wtedy możliwość zbombardowania tamtej artylerii, która tłucze tutaj w moje działa pepans. Myślę, że to będzie bardzo dobry plan. Taki pokój, to ty sobie możesz, wiesz, co zrobić. No. Człowieku, ja już ci zająłem co najmniej 5 miast, a ty z takim dealem do mnie tu wyskakujesz. Czy po co ty... O kurde. Chyba go na Bizancjum zostało przyjęte. O w pizdu. Tego się nie spodziewałem. No tego się nie spodziewałem, że oni mi przyjmą embargo na to Bizancjum. Myślałem, że to embargo jednak nie przejdzie i że Bizancjum co jak co, ale jednak będzie nadal tutaj moim rynkiem zbytu, ale trochę mi to nie pykło. Szczególnie, że tu cholera same wrogie mi państwa miasta są. Ale o, do Briańska mógłbym na przykład wysłać. Karawanę. A, tam siedzi teraz ta artyleria. Dobra, dopóki ta artyleria tam siedzi, ona nie jest w stanie mi absolutnie zagrozić w żaden sposób, więc luz. Dlaczego by nie? Dlaczego by... O! Okej. Tego się nie spodziewałem. Cofniemy go tutaj, niech on się hospitalizuje.
Czołgi na razie niech stoją tutaj na wzgórzach, będą miały bonus do obrony. Tutaj by mnie cieszyło, gdyby ta artyleria podjechała trochę bliżej. A dlaczego? Bo ja ją mogę wtedy rozwalić tymi czołgami. I zbierałbym sobie po prostu doświadczenie na tej artylerii. Tak, znaczy w tych czołgach znaczy się. Tak, że w końcu zwiększyłbym im zasięg widzenia i wtedy mógłbym spokojnie sobie artylerią łupać w tamto miasto, będąc poza jego zasięgiem tak naprawdę. To brzmi jak naprawdę dobry plan. Myślę, że ten plan zrealizujemy. Dobra, podciągamy pancernik ognia w Panamę. Co oni tu mają? A, bombowiec stealth. Tutaj. O. Tu będzie bardzo dobrze. Co ja tu buduję? Złoto. Ja tutaj bym chciał statek. Co tu mogę z budynków jeszcze? Akwedukt, karawanseraj. Nie, ja bym tutaj bardzo chciał statek towarowy. Nie, paszoławon. Żadne takie, żadne otwarte granice dla botów, ponieważ jak wiemy, to sprawia, że kultura wtedy szybciej przenika, ich kultura do nas, więc nie, żadne takie. Ja bardzo chętnie, żeby oni otwarli dla mnie swoje granice i to tyle, jeśli chodzi o otwieranie granic. Oh. To będzie U2. Jak ten zespół. I teraz przeciwko jednostkom morskim do zasięgu widzenia. I ty, mój przyjacielu, ustawisz się tu, w pobliżu Ektabany. Ty natomiast strzelaj mi w Panamę dalej. Wy się fortyfikujecie. Artyleria, czołgi niech się cofną. Dobrze. Niech dalej spiskują. Mnie to absolutnie nie rusza, ale tutaj rusza mnie fakt, że tu jest wraży ubot. Znaczy, no, był. Doskonale. Doskonale, kolejny wraży ubot zniszczony. Kurde, to jest to, że ja mielę te ich jednostki praktycznie co turę, niszczę im jakieś jednostki, a oni i tak ciągle wysyłają nowe jednostki. To jest trochę przerażające. Coś ty oszalałaś? Jakbym jeszcze mógł, też bym ci odradził takie coś. Dlaczego? Ponieważ Ashurbanipal jest obecnie bardzo silnym krajem i mi zależy na tym, żeby tutaj ta Asyria była. A dlaczego? No, rozpowiedź powinien, no głupi jesteś, że taką silną Asyrię tutaj chcesz hodować, czy jak? Ale mi akurat na tym zależy, żeby ta Asyria tam była taka silna, bo taka silna Asyria to jest straszak. Jeżeli po prostu ta Asyria będzie silna, no to boty nie będą tak tutaj radośnie patrzeć na mnie jako na cel potencjalnego ataku, tak? Więc jeżeli Asyria jest silna, to ja się cieszę.
To ja się cieszę, że Asyria jest silna. Dobra, Florencja, no szkurwa mać! Florencja, dobra, płyniemy do Briańska. Szkoda, że nie mogę tego sobie tutaj przewinąć jakoś sensownie. Dobra, tu jest do Briańska. Ty podpływasz tutaj. Strzelaj. Ty też strzelaj. O kurde, chyba zaraz będę miał burzę. Jak ja lubię burzę, jak ja uwielbiam, kiedy pada. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę lubię, kiedy pada deszcz. O, o to mi chodziło. Do zasięgu widzenia, fortyfikowanie się. No, jesteśmy w domu. O taki awans walczyłem. Teraz niech mi tam nie rozwalą tylko tego i ja będę szczęśliwy. Tutaj produkujemy już bogactwo w Tlaxcali. Dobra, płyniemy. Płyniemy. A ja za ten czas, zanim przebijamy turę, zrobię sobie magnes. Dlaczego? Ponieważ no, ja piję bardzo dużo kawy. I po prostu magnes, ważna sprawa. Czyżbym ja właśnie został kulturowo rozjechany przez Rosję? Mhm. Ale spokojnie, Bizancjum, Hiszpanię już pokonałem, Rosję cały czas pokonuję. Powoli, bo powoli, ale zawsze coś, tak? Ach. Tutaj, no teraz trzeba już wycofać ten pancernik, trzeba już go wycofać, bo on już jest za bardzo obity, więc tutaj i hospitalizuj się. Ty natomiast strzelaj mi w to miasto. I to jest to, dobra. Plus jeden do zasięgu, teraz wypłyń tu. I tu, i teraz spokojnie strzelamy w Panamę. No właśnie, o to mi chodziło. Co my tutaj mamy? Ashurbanipal spiskuje przeciwko Izabeli, jak najbardziej. Tars, policja okręgowa, jak najbardziej. Niech będzie policja okręgowa. No i w Tarsie... Okej, okej, niech jest. No i w Tarsie zaraz... z chęcią deklaracja przyjaźni. Okej. Rosja się cieszy. Jak Rosja się cieszy, to ja też się cieszę, bo Rosja to jest akurat w tym przypadku, w tej wersji historii również duży kraj. Ja się cieszę, jak Rosja jest po mojej stronie, przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Yeah! Strącony! O! Tu już nie tak łatwo, ale też dostał, też dostał. W pobliżu Kempoali dostrzeżono wraże jednostki. O, no proszę. I strzelamy dalej w Sardes. Subcio. Dobra, przewijamy turę. Nasz U2 już dopłynął do celu. Jeszcze potrzebujemy U3 i U4. Około 3 ubotów będziemy potrzebowali, żeby zablokować tutaj całkowicie dostęp do Gordium. No i też, żeby to Gordium skaucić, bo to nie chodzi tylko właśnie o to, żeby zablokować jego dostęp do tego miasta. Chodzi też o to, że te okręty podwodne mają też tak jakby, no po prostu mają odkryć mi planszę w tym miejscu. Mmm.
Okej. Strzelamy, strzelamy. Okej, tu mamy wszystko, tutaj mamy wszystko, więc cofamy się powoli w stronę Malaki. No, pod Malaką żadnej niespodzianki, ani również tiki-taków nie było. A, wy się dalej fortyfikujcie. Wy się tam fortyfikujcie. Wy bombardujcie tutaj dalej Sardes. Świetnie. Tutaj stracimy 2 złota, ale zyskamy produkcję. Okej, jak najbardziej. Bo i tak potem przejdziemy na ten etap, gdzie będziemy produkować bogactwo, więc produkcja będzie zamieniana na złoto. Tutaj, o, baza wojskowa, jak najbardziej. I tyle. Dlaczego? Ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie, żeby polecić kanał znajomym. A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie dokończymy budowę naszej nowej floty podwodnej, która będzie miała za zadanie zablokować Gordium. Dokończymy ekspienie naszych pancerników na Panamie oraz dokończymy tutaj inwazję na Sardes, ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.